No nie, na pewno nie MMA. Wiesz co, przyjechałem na obóz taki zamknięty, parterowy do Mateusza Szczecińskiego z moim trenerem Kamilem Wilkiem. No i co, tu czołóweczka, ci już to chłopaki się porozjeżdżali, no bo ci ostatni trening, wczoraj większość pojechała, ale jest z kim porobić jeszcze w mojej kategorii, bo jest Santeri, Taylor, już no, bardzo mocni zawodnicy generalnie byli. I jakie techniki najbardziej szlifowaliście podczas tego obozu? To był raczej tam ze skazaniem na sparingi, ale jakieś techniczki mieliśmy, niedużo, ale coś tam przerobiliśmy. Bardzo mi się podobały techniki od Santeriego, bo jego styl jest gdzieś zbliżony bardzo do mojego. No i jakieś chyba jeszcze tam przejścia w sumie za plecy pokazywał Mateusz tego, ale bardziej ten kamp był ze skazaniem na sparingi. Obóz jest jakby takim twoim początkiem do jakiegoś obozu przygotowawczego, czy już może coś wiesz o tej kolejnej walce, kiedy możemy się spodziewać? Dziś koło maja będę miał walkę, ale wszystkie kampy, które parterowe są gdzieś po drodze, to nie ma znaczenia, czy mam walkę, czy nie, po prostu na nie jeżdżę, bo lubię robić parter, więc jak jest tylko możliwość, to korzystam z tego, że mogę jeździć, bo jak mam walkę, to też już staram się, no nie mogę jeździć na te kampy, muszę robić MMA, więc tak jak teraz, to bardzo się cieszę, że mogę sobie jeździć i robić właśnie parter, tak o, po prostu trochę odskocznie od MMA. Uważam, że to był dobry rok, jeszcze lepszy byłby, jakbym z Parnasse wygrał przed czasem, ale jestem zadowolony z tego roku. Co prawda w tym mam nadzieję, że stoczę więcej walk, 3 minimum chciałby stoczyć, ale zobaczymy jak to będzie. To jakby było bardzo dużo tego klinczu, do którego ja dziś dążyłem i do którego dążył też Salahdine. Często tak jest, że jak jest duża walka, to nie spełnia oczekiwań, nie? I nie było takiego wow. Gdzieś dużo już kalkulacji było, bo dużo było na szali dla mnie i dużo dla niego, nie? Więc ja miałem dużo do stracenia przegraną, on miał bardzo dużo do zyskania wygraną, więc to już też gdzieś kalkulacja była, nie? Z jednej i z drugiej strony, dlatego często takie walki właśnie też są dosyć prowadzone bezpiecznie. Było coś wstępnie mówione, na tą chwilę nie mam jeszcze potwierdzenia, czy będzie na pewno, czy nie będzie. Raczej wydaje mi się, że obóz Salahdina, z tego co wiem, nie jest zdecydowany na rewanż, ale nie zdziwię się, jak dostanę telefon z dnia na dzień, że potrzebują na Paryż. Ziółkowski tam się, może nie chcę powiedzieć, że o tym się źle wypowiadał, ale wbijał się tam szpilkę na tym swoim programie. Ale chyba ostatnio mieliście sobie okazję to wyjaśniać i nawet było jakieś ustalanie. Było coś tam, że Marian jakby, nie wiem, źle chyba zrozumiał to, co ja powiedziałem. Potem chyba na gorąco gdzieś źle zrozumiał wywiad, w którym mnie tam pytali o rewanż. No ale tak się zdarza. Gdzieś też skontrowałem memem, także pogodziliśmy się. No, lubię tam sobie na Twitterze podziałać, jakieś memy śmieszne czy coś, sprawia mi to frajdę i lubię się pośmiać, także też zrozumiałem, że w tych mediach trzeba się odnajdować i dlatego też zacząłem prowadzić ten kanał na YouTubie, no, jakoś to działa. Ja lubię Andrzeja, jestem fanem, ja no gdzieś tam nie połamy do siebie z sympatią, no ale zobaczymy, no to ma być podobno rewanż, nie jestem zadowolony z tego powodu, ale no nie mam innej walki w kategorii jakby na ten moment. Wpis na Twitterze, że Cezary Oleksiejczuk chciałby z tą walki, jeszcze napisał, że to się na pewno wydarzy w tym roku. Czy ty tego byś chciał? On podpisuje kontrakt z KSW, pierwsza walka z tobą. Ja bym był zadowolony z takiej walki. Nie obraziłbym się nawet jakby dali mi go od razu, ale sądzę, że no pewnie daliby mu jakąś mocną walkę, taki mocny eliminator, nie? Po którym mógłby dostać walkopat. Zresztą myślę, że to była spoko walka i medialnie i sportowo. No jakieś oferty są, ale no, na ten moment jestem w KSW i jakby muszę tu wypełnić kontrakt, a wtedy będę myślał co dalej. Czy twoje aspiracje, one sięgają poza KSW, nie wiem, UFC, właśnie PFL, czy na razie o tym nie myślisz, jakby skupiasz się na swojej karierze w KSW? Na razie skupiam się na tych rywalach, którzy mogą być najbliżsi, a wiesz, no na razie gdzieś tam myślę coś o pójściu, ale zobaczymy, na ten moment muszę tu wyczyścić kategorię. Myślałem, że wygra, ale moim zdaniem walka była bardzo ciasna na split. Pierwszą punktowałem dla Bartka, druga runda była bardzo ciasna. Tak oceniam jakby spod klatki, bo nie miałem okazji obejrzeć całej walki, jeszcze gdzieś tylko jakieś urywki, ale oceniam, że druga była bardzo ciasna, no i trzecia była dla Sergiusza. I równa walka, ale jak skończyła się walka, no to jakby myślałem, że tym splitem Bartek wygra, ale bardzo mnie właśnie zdziwiło, że jednogłośnie wygrał Sergiusz, nie? Że dwie rundy dali wszyscy sędziowie, nie?